Dobry wieczór Państwu, to ja, pan Kożuszek i znów na całe szczęście jestem z odtworzenia. To jest specjalne wydanie programu Codziennie. Które właśnie teraz zaczynamy. No muszę powiedzieć, że spisaliście się Państwo, tak jak nie było tych filmików, jak ja byłem w szpitalu, to teraz jak poprosiłem znowu, to były i nie wszystkie, proszę Państwa, mogę od razu pokazać, ale większość pewnie na antenę trafi, więc proszę dalej wysyłać burza@telewizjarepublika.pl. I jedna, właśnie, proszę Państwa, to jest dobre. Z bronią, nawet taką zabawkową, filmów nie biorę. Znaczy nie brałem. Nie wiem, czy to dobrze, czy źle, ale taką mam decyzję. I też jak dzieci Państwo umieszczają swoje filmikach, to może też je jakoś zanonimizować należałoby. Taka jest moja refleksja. Poza tym, proszę Państwa, kreatywność, wasza fantazja jest jedyną granicą. Dobrze, proszę Państwa, dzisiaj będziemy mówić o tym, jak ciężko jest politykom na szlaku kampanijnym. Kampania to jest bardzo ciężka praca i czasem, proszę Państwa, człowiek już nie wie, co się dzieje. Takie na przykład jak Sławomir Nitras. Zobaczmy. Wczoraj w Szczecinie wieszczamy baner na płocie u pana, który zadzwonił, żebyśmy powiesili baner. I podchodzi sąsiadka z domu obok i mówi: Jezu, błagam was, niech się ten koszmar skończy, wygrajcie wybory, ja mam już po prostu, nie wytrzymam tego. Ja mówię: a powiesi pani baner? A on mówi: nie mogę, bo staram się o kredyt. Kiedy idę, nie chcę pomylić miejscowości, w Stargardzie. W Stargardzie zadzwonili państwo, żeby powiesić baner. I idziemy, wieszamy baner i wybiega sąsiadka, wybiega. I mówi: panie pośle, tylko wygrajcie te wybory, ja już po prostu nie mogę, wygrajcie te wybory. Ja mówię: super, o pani świetny płot, to u pani też powiesimy baner. A on mówi: nie, boję się. Boję się, bo kredyt chcę dostać. Ludzie, kobieta boi się powiesić baner, bo się boi, że nie dostanie kredytu. Ale pod Goleniowem usłyszałem od jednego pana, który wybiegł na ulicę, kiedy widział, jak u sąsiada wieszałem baner. Wybiegł na ulicę i zaczął mnie ściskać: musicie wygrać, musicie wygrać. Ja popatrzyłem na jego płot i mówię: pan też ma dobry płot, to u pana też powiesimy baner. I co, proszę Państwa, będziecie się czepiać teraz. Ale czy to nie jest prawda, że w różnych miejscowościach ludzie mają dobre płoty? Poza tym, nawet jeżeli istotna jest ta historia, historia jest najważniejsza. Czy prawdziwa, czy nie, to też nie jest najważniejsze. Najważniejszy jest, proszę Państwa, przekaz. A nazwa miejscowości, tyle jest tych miejscowości, proszę Państwa, każdemu to się może pomylić, proszę Państwa, wiadomo, ten. I co to jest, kurczę, Buczyn? Kolejny Szczecin. A poza tym, proszę Państwa, kampania wyborcza, naprawdę intensywna, polityka, który ciężko pracuje, tak jak Sławomir Nitras, to jest trochę tak, ja nie mówię, bo ja takich rzeczy nie robię, ale znam to z opowieści, jak taka naprawdę ostra impreza, że już człowiek już nie wie, gdzie był, z kim rozmawiał, co zrobił, a w ogóle najgorzej to pamięta, jak dotarł do domu. Także kampania, wiadomo. Niewiele pamiętam, farofara i raj. Tak. Ale jeżeli nazwy miejscowości i ogólnie prawdziwe historie są wrogami polityków, to też matematyka i podstawowe liczby są wrogami polityków na trasie. Zobaczmy. Jestem przerażona tym, że ktoś mnie ma, manipulować, tak? Ktoś mnie może zapytać o to, czy ja się zgadzam na nielegalnych migrantów, jednocześnie wpuszczając 268 tysięcy migrantów za kasę i robi to ministerstwo Zbigniewa Raua. Jak można zapytać mnie... Musi pani mnie uważać, sprzedaż... bo tym się może pani narazić na proces. Ale dobrze, ale robi to ministerstwo Raua. No, ale z tymi liczbami kwestie... to takie nie wiadomo. Państwo, naprawdę, no, to... doczytać trzeba. Dobrze, no to ja słyszałam od was, od waszego członka partii, który mi mówił, że to jest 268 tysięcy. Nie, 268. Bez tysięcy. 268 bez tysięcy. Aha, 268. Bez tysięcy. Bez tysięcy. A to ciekawe. Ale proszę państwa, można tą panią, która nawet nie wiem, jak ona się nazywa, zhejtować, że się nie wie, ale proszę państwa, pomyślmy o tym, w jakich standardach my oceniamy ludzi. Nie jeden polityk, proszę Państwa, na przykład jakby to był pan Kierwiński, tak pierwszy mi przyszedł do głowy, to by jakby powiedzieli mu: nie, 200, o czym pan mówi? Nie, to nie to chciałem, proszę Państwa. Manipulowanie faktami, nie. Poziom level. Nie, a ta pani mówi najpierw, że jest przerażona, potem mówi 268 tysięcy, potem mi mówią, że 268 nie tysięcy, ona mówi: a, i na końcu tylko powinna dodać: no to już nie jestem przerażona.
I proszę Państwa, coś dobrego wreszcie w polskich mediach się wydarzyło. Ja pozytywnie oceniam całą tą historię. Ale liczby są wrogiem, także, czy taka matematyka ogólnie, Izabeli Liszczyny. Tak przynajmniej mi się wydaje. Może Państwo inaczej ocenią tę wypowiedź. Cena benzyny jest niższa niż być powinna i ekonomiści wyliczyli, że gdyby Obajtek nie manipulował z ceną benzyny po to, żeby PiS wygrał wybory... Jak wygra Platforma, benzyna będzie dużo tańsza, tak czy nie? Tak. Okej. Okay. W tym samym wywiadzie... Tutaj może być pomyłka, bo w tym samym wywiadzie Izabela Leszczyna powiedziała, że jak Morawiecki przyjdzie na debatę z Donaldem Tuskiem, to na pewno Tusk tą debatę przegra. Chyba nie chodziło... Może być, proszę Państwa, tak, może być też odwrotnie. W każdym razie idea jest taka, PiS zaniża ceny benzyny, a Izabela mówi, Leszczyna, że jak Platforma będzie rządzić, to ta cena będzie jeszcze niższa. Tą sprawę z posłem Szczerbą wyjaśnimy do samego końca. Dobra, jedna z kandydatek, proszę Państwa, miała wspaniałe spotkanie Koalicji Obywatelskiej. Natomiast tam też wrogiem już nie były tylko liczby, chodziło akurat o frekwencję na spotkaniu, tylko kamerzysta, który złośliwie, jak to mówią filmowcy, wykonał tak zwany master shot, który miał być skierowany na publiczność. I ten master shot nie do końca, jakby tak mówiąc artystycznie, z punktu widzenia reżysera, nie do końca zgadzał się z tym, co mówiła ta pani. Zobaczmy. Kochani moi, dziękuję, że przyszliście. Dziękujemy wszystkim Raciborzanom, ale także mieszkańcom ziemi raciborskiej, którzy dziś robią zakupy na ryneczku, ale także spacerują po rynku, że przyszliście nam towarzyszyć na ostatniej prostej przed wyborami w kampanii wyborczej. Tak, tylu ludzi jej towarzyszyło. I proszę Państwa, to jest właśnie sztuka kina. Jakby nie było tego ujęcia na tą publiczność, której nie było, to byśmy byli przekonani, że to jest wspaniałe spotkanie i jakby ta pani, która tak powiedziała, wydawałaby nam się bardzo sensowną osobą. W każdym razie, proszę Państwa, teraz przerywamy, robimy krótką pauzę, bo teraz będzie potrzebne skupienie. Wywiad z Krystyną Jandą w Onecie. Proszę Państwa. Mógłbym cały ten wywiad przeczytać Państwu i to byłby i tak najlepszy odcinek tego programu w historii. Ale gdybym tak zrobił, to by powiedzieli, że nic nie dodałem od siebie, więc muszę wybrać tylko fragmenty. Najpierw zacznijmy od fragmentu kluczowego. Popatrzmy. Matka. Nie wiem, czy Pani pamięta, to mówi Krystyna Janda, że publicznie gdzieś powiedziałam, że moja matka umarła przez PiS. Przez nerwy z powodu tej władzy. Dzisiaj na ulicy podszedł do mnie jakiś człowiek, dał mi kartkę. Tam było napisane, że jego matka też umarła przez PiS. Tak się tym udręczyła. Moja przez pierwsze lata tych rządów nie odchodziła od telewizora. Złość, nerwy, widziałam jak ją to zmienia. Diagnoza, guz zresztą nie do końca rozpoznany. Dziękuję za materiał. Oczywiście matka Krystyny Jandy, świętej pamięci, nie jest naszym celem tu, więc to pierwszy cel. Natomiast... Cała ta historia, proszę Państwa, czyli ja rozumiem, że był człowiek, który napisał moja matka też umarła przez PiS na kartce, włożył tą kartkę do kieszeni i chodził z nią w nadziei, że spotka Krystynę Jandę. Nie wiem ile razy, proszę Państwa, Państwo spotkali w swoim życiu Krystynę Jandę, ale ja, mówiąc szczerze, ani razu. Ale dał, na ulicy podszedł do niej i jej dał. Chyba, że czekał pod domem Krystyny. Ja nie wiem, gdzie Krystyna, ale to chyba tam nie ma ulicy, tylko pewnie jakieś lasy takie tam i coś takiego. Natomiast przy okazji, proszę Państwa, ta niesamowita historia mi przypomina inną historię. Byłem ostatnio, proszę, żeby mnie podmienili nazwy teraz miejscowości, w Goleniowie, Szczecinie, Stargardzie. I podszedł do mnie, proszę Państwa, człowiek i dał mi kartkę, na której było napisane, że jego matka umarła. Bo proszę Państwa, nie dostała kredytu, bo miała wywieszony na swoim bardzo dobrym płocie baner Koalicji Obywatelskiej. I ta historia, proszę Państwa, jest zupełnie prawdziwa. W każdym razie, drugi, być może mój ulubiony fragment, bo ten wychodzi trochę poza kontekst tej nawalanki politycznej i osiąga taki już spory poziom surrealizmu, który ja, mówiąc szczerze, u artystów cenię. Zobaczmy. Jest Pani wciąż gotowa, żeby kopem wyważyć drzwi telewizji? Mam 70 lat. Jestem w wieku Lecha Wałęsy. Nie podnoszę już nogi tak wysoko, mówi Krystyna Janda. Lech Wałęsa ma 80 lat, koryguje ją Magdalena Rigamonti. Ale ja i tak już nie mam siły. Dodatkowo teraz mam złamaną nogę.
Co? Przepraszam, co? Ktoś z Państwa w ogóle wie, o czym mówię? No bo ja też nie za bardzo. No. Pani Krystyno, naprawdę. Ja wiem, to jest internet, nie ma limitów, tak jak w gazetach, gdzie się drukuje i trzeba się trzymać ilości znaków, ale naprawdę nie wiem, czemu ma służyć ten fragment tego wywiadu. Pani Krystyno. Kubeł zimnej głowy. Nie, bardzo konkretnie. Kubeł zimnej głowy. Tak jest, naprawdę. Ale to jest problem, moim zdaniem, niestety z artystami w Polsce dojrzałymi. Od 89 roku ich pytali tylko, jak pani się wydaje, w którą stronę zmierza Polska? Co myślą pani przyjaciele z Lazurowego Wybrzeża i tak dalej, i tak dalej. Ona mówiła, no Polska zmierza w jakimś tam kierunku, a teraz oczekujemy, że będą jakieś analizy prowadzili. Naprawdę wydaje mi się, że przydałby się ktoś w życiu Krystyny Jandy i mówię to tak nieagresywnie, który by powiedział tak uczciwie, ale jednocześnie nieagresywnie. Krysiu, to jest trochę bez sensu, co ty mówisz. Ale idźmy dalej, proszę państwa. Kluczowy fragment, jak Krystyna Janda zmaga się z tym podstawowym problemem, że mamy dyktaturę w Polsce, ale jednocześnie tą dyktaturę wybrała spora ilość Polaków. Zobaczmy. Grubo ponad 30% głosuje tak, jakby pani nie chciała. Głosują, bo myślą krótkowzrocznie albo nie myślą. Dostali i dostają pieniądze. To przecież nie chodzi tylko o pieniądze, mówi pani Rigamonti, tylko o godność, o zaopiekowanie. I teraz, jak koryguje tę myśl Krystyna Janda? Tak, o to, że ktoś ich nobilitował, wmówił, że mają swoje racje, a te racje to brak tolerancji, szowinizm, nienawiść do innego człowieka. Te racje, które kiedyś były potępiane, teraz są popierane i podjudzane. Tak, proszę państwa. Serdecznie gratuluję panu. Co nawet nie miało być to. Ludzie nie są tacy kolejnego wyróżnienia. Są dużo głupsi. Mam mało czasu, proszę państwa, więc muszę szybko pewien argument przeprowadzić. Więc Krystyna Janda mówi, że ci ludzie, którzy nie powinni być nobilitowani, zostali znobilitowani i dlatego głosują na określoną partię, wiemy na którą. Krystyna Janda natomiast myśli o naszym wspólnym interesie i ona nie ma tu żadnego personalnego interesu, że akurat nie popiera tej partii, tylko inną partię popiera. Chyba że zobaczymy ten fragment, proszę państwa, wywiadu, który może mówi o czymś innym. A teraz przez co? Teraz nie gram w filmach, od 8 lat nie ma mnie w rządowej telewizji, nie istnieje w tak zwanych mass mediach. Urosły nowe pokolenia, całe rzesze ludzi nie wiedzą, że jest taka aktorka Krystyna Janda. Miałam lat temu, no i tam coś mówi o spektaklu, który został odwołany. Przeczytajcie to sobie państwo, jeśli chcecie. Czyli innymi słowy, nikt Krystyny Jandy nie zaprasza i być może ona też potrzebuje trochę nobilitacji, trochę wysłuchania jej racji, które też są trochę bez sensu, nie ukrywajmy, proszę państwa. W każdym razie, polecam ten wywiad, proszę państwa, chociaż w obcym, wrogim medium. Dla rozrywki, myślę, warto raz zrobić wyjątek. A my widzimy się już jutro. Do zobaczenia.